"Skąd pan bierzesz takie pomysły?" pytają autora czytelnicy, kiedy ukazuje się nowa książka. No i cóż ma odpowiedzieć autor, którego książka zatytułowana Do Czorta mówi teoretycznie o przygodach szefa polskich diabłów. Czyli mamy tu do czynienia z fantastyką, czy może bardziej realizmem magicznym, ale z drugiej strony mamy tu do czynienia przede wszystkim z taką inspiracją związaną z naszą rzeczywistością. No i tutaj, moi mili, niestety, wyobraźnia autora przegrywa z rzeczywistością. Bo ona okazuje się no, swoją największą własną karykaturą. Cóż więcej bowiem można wymyślić, kiedy pani Sylwia Spurek na przykład grzmi, że faszerowanie dzieci w szkole mlekiem jest indoktrynacją. A z kolei w Brazylii, na przykład, 37-letnia Brazylijka wyszła za mąż za szmacianą lalkę. I jak podaje gazeta wyborcza, skarży się na trudy macierzyństwa, że jej szmaciane dzieci no, przysparzają jej wielu kłopotów. To naprawdę nie jest łatwy żywot, życie autora, bo, żeby przeskoczyć ten. Próg absurdu, który oferują nam dzisiejsze czasy i dzisiejsza rzeczywistość, nie jest łatwo. A jeżeli chcesz zobaczyć, cóż tam się dzieje w tych moich czortach, to nie bądź rura. Ciągnij sznura. A sznur w komentarzu. Sznur, sznur, sznur. na sznura, sznur.